Rodzina Wojtyłów z Czańca mówiła mi, że to, co najbardziej uderzało wszystkich członków rodziny, to było to, że Emilia i Karol dbali bardzo o wykształcenie swoich synów, zarówno Edmunda, jak i Karola. Mimo, że żyło im się ciężko, była to zwyczajna rodzina, która utrzymywała się z pensji ojca. Tu Karol Wojtyła był wojskowym, zawodowym wojskowym, służył w 56. Pułku Piechoty w Wadowicach i jego pensja nie była zbyt wysoka. Emilia natomiast pracowała w domu, zawodowo nie pracowała i z tej pensji trzeba było utrzymać najpierw Edmunda, a później Edmunda i Karola. Rodzina też Wojtyłów była o tyle specyficzna, że właściwie od urodzenia brata Edmunda, Karola, matka Emilia cały czas była chora. Papież pięknie o tym powie później, że cierpienia nauczył się od matki. I też na tą cierpiącą matkę patrzył przez całe życie Edmund. On też pamiętał swoją matkę przede wszystkim jako osobę chorą. I później, po przedwczesnej śmierci matki, Edmund starał się zastąpić ją swojemu bratu Karolowi i opiekował się nim. Opiekował się, zajmował się, zabierał go wszędzie, gdzie mógł. I też bardzo kochał swojego brata. To rodzeństwo było bardzo wyczekiwane, tym bardziej, że Edmund wcześniej miał siostrzyczkę, która żyła tylko 16 godzin. Zmarła niedługo po urodzeniu.